Rozpocznę dzisiejszy Sportoker. Nie na początku od powiedzenia dzień dobry Państwu albo dobry wieczór, w zależności kiedy Państwo to oglądacie, ale od takiego SMS-a, którego wysłałem paręnaście minut temu dosłownie do Marka Papszuna i do Wojciecha Cygana. Gratulacje, srebro dla Rakowa, śpiewa cała Częstochowa. Teraz dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Tomku. No i brawo za te zdolności poetyckie, rymiście częstochowski. No ale jak żeby mogło być inaczej, wszyscy jesteśmy naprawdę ogromnie szczęśliwi, nagrywamy ten program wciąż w emocjach, bo raptem kilkadziesiąt minut po finalnym gwizdku sędziego Stefańskiego w meczu Raków Częstochowa Piast Gliwice. Piękny, naprawdę piękny maj, chyba najpiękniejszy maj w historii częstochowskiej piłki, bo do zwycięstwa w Pucharze Polski Raków dorzuca wicemistrzostwo kraju. No konia z rzędem temu, kto w sierpniu roku ubiegłego, kiedy te rozgrywki startowały, pokusiłby się właśnie o przewidzenie takiego rezultatu końcowego. Chylimy czoła przed prezesem, przed trenerem, przed właścicielem, no i przede wszystkim przed zawodnikami, bo to ich tytaniczna praca na przestrzeni całego sezonu przyczyniła się do tego pięknego, historycznego rezultatu. I do tego, że tak naprawdę, Tomku, jak się spotkamy za 20-30 lat, to dalej będziemy o tym rozmawiać. A pamiętasz, jak w maju, tym chłodnym maju 2021, choć dzisiejszy dzień akurat pierwszy ciepły, pamiętasz, jak ten Raków wspaniale grał i jak pięknie wygrywał? Miejmy nadzieję, że to jest początek naprawdę pięknej historii dla drużyny Rakowa. I że ta drużyna w następnych sezonach przyniesie nam równie wiele radości, co w tym, który właśnie zbliża się ku końcowi. No bo jeszcze jedna kolejka została, ale my już możemy powiedzieć na 100% Raków wicemistrzem Polski. Ja zacznę od mojego wierszyku, może nie jest oryginalny, jeśli chodzi o układ słów, bo taki czysto częstochowski rym, ale chodzi tutaj na pewno o przesłanie tego wiersza. Natomiast co do ewentualnych wspomnień za 20-30 lat, no to sądząc po Twoim PES-u, tobie będzie łatwiej wspominać. Nie wiem, jak będzie ze mną wtedy już za 20-30 lat. Natomiast na szczęście obydwoje mieliśmy okazję widzieć te sukcesy Rakowa, widzieć to uwieńczenie gry w Pucharze Polski 2 maja i zwycięstwo z Arką Gdynia 2-1 i zdobycie Pucharu Polski. No a dzisiaj możemy, chociaż nie było wręczenia medali, bo to będzie w niedzielę podczas tej kolejki, tej multikolejki, gdzie wszystkie mecze będą się rozgrywać o tej samej porze i wtedy będziemy poznawać już taką końcową klasyfikację, oczywiście poza miejscem pierwszym, drugim i trzecim, bo te miejsca już są ustalone w tym momencie i bardzo dobrze, że zobaczyliśmy to. Zobaczyliśmy jedną bramkę, chociaż tych bramek w pierwszej połowie na pewno mogło być więcej, ale ważne, że ta bramka została zdobyta. Musimy patrzeć na to z perspektywy tego, że jeszcze 5 lat temu Raków Częstochowa grał w drugiej lidze. Dzisiaj po drugim sezonie gry w PKO Ekstraklasie wywalczył wicemistrzostwo Polski i tak jak powiedziałeś, zdobył Puchar Polski. To jest niesamowita praca. To jest projekt, który został dobrze przygotowany i jest skutecznie realizowany. I miejmy nadzieję, że nie będzie miał końca. Prezes Cygan mówił na naszej antenie, że teraz jest wyzwanie, z którym muszą sobie podawać, to są europejskie puchary. To jest co przed nimi. No i że nie zamierzają na pewno spuszczać stonu i na pewno nie zachłysną się tym sukcesem, tylko będą go celebrować, ale będą myśleć już o kolejnym sezonie. Twoje pytanie z zeszłego tygodnia. Iwi Lopez kontrakt ma ważny i na razie nikt nie pytał Iwi Lopeza i prezes Cygan ma nadzieję chyba, że nikt nie zapyta o tego zawodnika, jeśli o nim mówimy, choć dzisiaj to Gutkowski zdobywa tą bramkę. Niektórzy komentatorzy mówią, to nie był jego sezon życia, natomiast no, pomylił się za pierwszym razem w meczu z Piastem Gliwice, za drugim razem takiej pomyłki już nie było, umieścił piłkę w bramce rywali i dlatego możemy się cieszyć z tego zwycięstwa 1-0. No i co też bardzo ważne, Raków mądrze grał wreszcie meczu.
mógł wygrać. Teraz akurat jednym okiem patrzę na to, co się dzieje na stadionie Rakowa. Konfeti i strzelające korki od szampanów podglądam to jednym okiem, bo nagrywamy to w momencie, kiedy jeszcze jest na żywo przekaz telewizyjny właśnie za stadionem przy ulicy Limanowskiego. No i to są piękne widoki. Ja pamiętam takie widoki, kiedy Raków walczył o trzecią ligę i to było wtedy też coś fantastycznego do ostatniego momentu, że te karne rozstrzygały, a dzisiaj, no cóż, dzisiaj patrzymy na też obrazki radości, no niestety bez kibiców, ale patrzymy na te obrazki radości już w najwyższej klasie rozrywkowej. W najwyższej klasie rozgrywkowej i wreszcie w Częstochowie, bo dodajmy, Raków to jest najskuteczniejsza drużyna na własnym obiekcie, jakkolwiek by to śmiesznie nie zabrzmiało, no bo Raków zagrał raptem dwa spotkania w samej Częstochowie, wszystkie pozostałe mecze domowe, grane na stadionie w Bełchatowie. To też pokazuje, jak wielki to był wysiłek dla drużyny, która tak naprawdę cały czas była w rozjazdach. Fantastyczny sezon. Ty mówisz o tej pięciolatce, no to jest to ukoronowanie współpracy prezesa, współpracy właściciela z trenerem Markiem Papszunem. Ja nie boję się użyć tego słowa. Prawdziwy wizjoner Marek Papszun. Wymyślić sobie drużynę, która będzie tak grała właśnie jak Raków w tym ustawieniu, tak skutecznie, naprawdę chapeau bas przed panem trenerem. I czapki z głów też za to, co trenerowi udało się osiągnąć już bezpośrednio po finale Pucharu Polski, bo ja pamiętam no, raptem 10 dni temu to spotkanie w finale Pucharu Polski i on wtedy mówił na konferencji prasowej po spotkaniu bezpośrednio, że nie wie, czy mu się uda tych zawodników pozbierać, bo dla wielu, jeśli nie dla większości, to jest największy sukces w życiu i oni chcieliby celebrować, a tymczasem już za 3 dni kolejny mecz, wtedy chodziło o starcie ze Stalą Mielec, no a w perspektywie właśnie ten mecz dzisiejszy z Piastem, no i potencjalnie walka z Pogonią Szczecin w niedzielę, jak już wiemy, mecz tak naprawdę tylko o prestiż, bo już w tabeli nic się nie zmieni. No tymczasem trenerowi Papszunowi udało się zawodników pozbierać i pomimo tego, że w Mielcu ten mecz, nie chcę powiedzieć, że się nie układał, no ale jednak przez 90 minut było 0-0, no tam udało się Rakowowi wywalczyć te 3 punkty. Dzisiaj też mecz walki. Tak jak mówiłeś, Raków mógł strzelić więcej bramek, ale i Piast Gliwice, zwłaszcza w drugiej połowie, miał swoje okazje. Ostatecznie wygrywamy 1-0. Raków wykorzystuje swoje okazje. Raków wykorzystuje to, że w końcówce sezonu parę razy powinęła się noga szczecińskiej Pogoni. No i możemy już wyglądać tego, kogo Raków wylosuje w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Trzymamy mocno kciuki. Bardzo się cieszę z tej wiadomości, o której ty powiedziałeś, że na razie nikt tam nie chce zachęcić Iwiego Lopeza do tego, by Hiszpan opuścił szeregi Rakowa Częstochowa. Mam nadzieję, że na długo zostanie w naszym klubie, bo te 2 ostatnie mecze już bezpośrednio po finale Pucharu Polski pokazały, jak ważny jest to zawodnik, taki swoisty motor napędowy tej drużyny. Słyszymy o tym, że są plany transferowe. Zobaczymy, no, na pewno bardzo ciekawe okienko transferowe nam się szykuje. No i bardzo ciekawy następny sezon, bo to nie tylko europejskie puchary, ale także ogromne wyzwanie na krajowym podwórku. Próba obrony Pucharu Polski, walka w lidze, z jednej strony na pewno, no jeśli kończymy ten sezon na drugim miejscu w tabeli, no to trzeba celować w przyszłym sezonie co najmniej w powtórkę, a potencjalnie w tytuł mistrza Polski. No też przeciwnicy będą nieco inaczej podchodzić do konfrontacji z Rakowem Częstochowa. Tutaj już Raków będzie faworytem, w roli tego faworyta też trzeba się odnaleźć, także piękny sezon za nami
i bardzo ciekawy sezon przed nami. I ja już powiem szczerze, nie mogę się doczekać. A w niedzielę zachęcamy do oglądania takiego meczu już na spokojnie, starcie Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, tam niezależnie od wyniku. Nic już się, szanowni państwo, nie zmieni. Pogoń nie ma szans na to, by nas przeskoczyć. To Raków jest wicemistrzem Polski Anno Domini 2021. Tomku, zostawiając temat Rakowa, ale nim przejdziemy do twojej ukochanej dyscypliny sportu, jeszcze chwilkę przy piłce nożnej. Skra Częstochowa, czyli drugi nasz częstochowski zespół, Skra grała z Pogonią Siedlce, o ile mnie pamięć nie myli, to wtedy, kiedy zaczynała się ta pięciolatka Rakowa z trenerem Papszunem, a właściwie rok wcześniej, kiedy prezes Świerczewski przyszedł do klubu. To wtedy Raków właśnie z Pogonią Siedlce walczył o awans do pierwszej ligi. Wtedy się nie udało. No to teraz widzimy, gdzie jest Raków, a gdzie jest Pogoń Siedlce, jak to wszystko może się odmienić. No ale przechodząc do drugiej ligi. Skra Częstochowa, Pogoń Siedlce. Mecz, przed którym drużyna celowała w 3 punkty, drużyna celowała w przełamanie. Wiemy, że drużyna jest teraz w dołku. Ostatecznie remis 2-2. Remis uratowany tak naprawdę w ostatniej minucie. Kamil Wojtyra wyrównuje na 2-2. I remis, po którym trener Gołębiewski mówi, że ten jeden punkt wywalczony trzeba traktować jak zwycięstwo. Nie udaje się przełamać tej złej pasy Skrze. A ja chciałbym cię zapytać, bo wiem, że ty rozmawiałeś w zeszłym tygodniu z trenerem. Gdzie on widzi przyczyny tej, no nie ukrywajmy, słabszej dyspozycji drużyny w ostatnich meczach? Słabsza dyspozycja drużyny to tak do końca zdaniem trenera nie jest. Oczywiście wyniki nie są takie, na jakie na pewno wszyscy byśmy liczyli, szkoleniowiec też. Natomiast szkoleniowiec tutaj dodaje istotne kwestie. To są kwestie związane z kontuzjami zawodników, z dość dużą ilością młodzieżowców, którzy grają w tej chwili w pierwszym zespole, czy grali w pierwszym zespole Skry Częstochowa i to jakby miało wpływ bezpośredni zdaniem trenera na te wyniki, jakie zespół właśnie w tych ostatnich spotkaniach osiągał. Tutaj trener także wspominał przy okazji meczu z Pogonią, że no trzeba traktować to jako zwycięstwo, chociaż oczywiście ten remis zwycięstwem nie jest, tak, bo jest to remis 2-2, ale uratowany przez Kamila Wojtyrę, który miał ostatnio słabszy okres, ale trener też przed tym meczem mówił, że on mimo wszystko wierzy temu zawodnikowi, ufa w to, że on będzie się prezentował dobrze. No i on ten remis w tym spotkaniu z Pogonią Siedlce w sobotę uratował. Natomiast to trener też skrytykował ostro sędziego, dość się wypowiedział, że podyktowanie stałego fragmentu gry przez sędziego, no to mniej więcej dla niego poziom sędziowania, ale trampkarzy, no więc to jakby też zdaniem trenera miało wpływ na to, jaki ten wynik był ostateczny. Oto ten stały fragment gry, po którym padła pierwsza bramka dla przeciwnika. Tak jest, tak. Więc no tutaj trzeba po prostu powiedzieć, że no cóż, no, jeszcze w pierwszej szóstce Skra jest. No, założeniem cały czas było to, że ta drużyna ma się utrzymać w drugiej lidze. No i to uczyniła, więc jakby cel zrealizowała. Każda pozycja wyżej, no to jest pozycja, która pokazuje, że też jest dobra praca tutaj wykonywana. No ale trzeba pamiętać, no, że tak jak trener powiedział, no, kontuzje zawodników, które eliminują mu graczy z podstawowego składu, a no, nie jest tak dobrze, żeby trener miał bardzo, bardzo bogatą ławkę nie wiadomo jak skutecznych zawodników, chociaż ci zamiennicy może gdzieś tam w pewnych momentach też do końca źli nie byli. Skra tak musi sobie krajać, nazwijmy to, swoje możliwości na tyle, ile ma. Trzeba pamiętać, że ten budżet nie jest wysoki, natomiast no, gra nieraz nas zadowoliła, nieraz były fajne spotkania. Jest remis, nie ma porażki. No, to trzeba potraktować na plus, na tej zasadzie, że to zwycięstwo wreszcie musi nadejść. Może tu było już o krok, o włos. To może w kolejnym meczu będą już 3 punkty. Cel ten minimum oczywiście zrealizowany, pewne utrzymanie. I to, co mówisz, każda pozycja wyżej, no to traktowana jako bonus, no ale wiemy, w
jakim miejscu w tabeli drużyna się w pewnym momencie znalazła. Nie ma tej presji na szóstkę, tego ciśnienia takiego, że skoro jest okazja, no to zajmijmy to miejsce numer 6, czyli na przykład jeśli będzie siódme czy ósme miejsce na koniec fazy zasadniczej, to też w klubie powiedzą, jest wszystko okej? Okay? To znaczy na pewno, jak się pojawi okazja i pojawia się szansa na to, żeby zdobyć więcej niż się zakładało, no to na pewno bardzo przykro, jeśli się tego zdobyć nie udaje. Natomiast no nie można do tego podchodzić w ten sposób, że ktoś, albo nie powinno się, że ktoś zrobi, nie wiem, jakąś straszliwą tragedię z tego, że się nie udało, tak, no bo nie było takich założeń. To dzisiaj jest jakby taka niespodzianka in plus, to wysokie jeszcze miejsce w pierwszej szóstce i oba one zostały utrzymane, bo być może, jeśli uda się je utrzymać, to tych w meczach już barażowych Skra jeszcze pokaże coś ciekawego, coś innego. Tak? No będzie tam grała już zupełnie na luzie, ponieważ osiągnie wtedy cel pierwszy, czyli utrzymanie. Drugi cel, który się pojawił, albo jego możliwość osiągnięcia pojawiła się w trakcie sezonu, czyli awans do tej szóstki, która daje grę w barażach, więc już będą te dwa bonusy, więc no, nie będzie nic do stracenia, to tylko będzie można grać fajną piłkę i tylko będzie można ewentualnie się cieszyć z jakichś dalszych sukcesów, więc mam nadzieję, że jest i tyle woli, ambicji i będzie tyle walki i tyle skuteczności w drużynie trenera Gołębieskiego, że ona to szóste miejsce sobie zapewni minimum. No i mówię, i zobaczymy Skrę, która no, będzie wtedy już grała kompletnie na luzie. Będzie mogła tylko sprawić niespodziankę, bo na pewno nikt nie będzie jakiegoś tak strasznie już wymagał czegokolwiek od tego zespołu. Wierzymy w to przede wszystkim, że zespół się przełamie. No tak jak mówisz, na ten moment Skra wciąż w tej szóstce jest, konkretnie zajmuje lokatę numer 6 z 47 punktami. Za nami jedno oczko straty z Stal Rzeszów, ale tutaj też jedno spotkanie rozegrane mniej, także no, na pewno ciężko będzie utrzymać tą pozycję. Natomiast no, jeśli pojawią się zwycięstwa, będzie na to szansa. W sobotę Skra jedzie do Grudziądza na starcie z Olimpią. W następną środę, 19 maja, Skra podejmuje u siebie drużynę Znicza Pruszków. Drużyny obie niżej notowane. Znicz obecnie na miejscu numer 14, czyli niewiele ponad tą strefą spadkową, natomiast Olimpia na miejscu 18, na miejscu przedostatnim. Olimpia wciąż próbuje wydostać się z tej strefy spadkowej. Także na pewno Skra będzie faworytem, natomiast wiemy, jak z tymi faworytami bywa w naszych ligach piłkarskich, tym bardziej w tych niższych ligach. Wiemy też, że Skra kilkukrotnie już sparzyła się na tych zespołach potencjalnie słabszych, więc na pewno niczego tutaj nie będziemy wyrokować. Możemy tylko powiedzieć, że no każda seria musi mieć kiedyś swój koniec i miejmy nadzieję, że już w tym najbliższym spotkaniu Skrze uda się wreszcie wygrać i tak jak mówisz, jeśli by się udało także wejść do tej szóstki, to już po nowym otwarciu, na całkowitym luzie, może jeszcze Skra da nam coś pięknego w tym sezonie. No dobrze, no to było na początek wspaniale, hurra, optymistycznie, cieszyliśmy się, no to teraz troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu. Włókniarz Częstochowa i starcie Włókniarza, to niedzielne starcie z drużyną Betard Sparty Wrocław, przegrane w stosunku 38-52 na własnym torze przy ulicy Olsztyńskiej. Tomku, dwa pytania do ciebie. Co tam się stało? To jest pytanie numer jeden. A pytanie numer dwa. Kolejna wpadka Włókniarza, która tak naprawdę o niczym nie przesądza, czy jednak taki w soczewce oddanie tego, na co drużynę stać w tym sezonie? Co się stało, to myślę, że widać było, obserwując niedzielne spotkanie, no po prostu
zwyczajnie, nie analizując już każdej grudki częstochowskiego toru, nie analizując dokładnie ścieżek, jakie na tym torze były, bo on ten tor był taki sam dla wszystkich zawodników. On był taki sam zarówno dla Leona Madsena, który kończy zawody bez zwycięstwa biegowego, jak i dla króla tego wieczoru Artiema Łaguty, czy też fantastycznie spisującego się Macieja Janowskiego, który dokonywał cudów na tym torze. Atakował czy po zewnętrznej części toru, czy potrafił nagle przyciąć do krawężnika, czy potrafił się znaleźć między dwoma zawodnikami częstochowskiego włókniarza i po prostu wygrać swój wyścig, tak? Ten sam tor był dla Kuby Miśkowiaka, który wygrywa trzy wyścigi. No jest to wyścig juniorski, ale też są to wyścigi, które nie są wyścigami juniorskimi, bo wygrywa również bieg dominowany, bieg numer 14. I ten taki sam tor był dla również dwójki zawodników, która uzupełniała, powiedzmy, skład Betardy, jeśli można tak powiedzieć, tak? Czyli Daniel Bully i Gleb Czogunow. Więc tor był identyczny dla wszystkich. No, nie było tej prędkości, to było ewidentnie widać. Gdzieś tą prędkość w tym 15 ostatnim wyścigu znalazł Fredrik Lindgren, który atakował i osiągnął swój cel, wygrał ten 15 bieg. No, porażka boli na pewno, bo to nie jest porażka różnicą 4-6 punktów, tylko różnicą 14 oczek. To na pewno boli, bo to jest 38 do 52. Na pewno bardzo w tym dniu w ekipie wrocławskiej pomógł fakt, że była tak zwana ZZ-ka. To jest równoznaczne z tym, że z 15 wyścigów, jakie się odbyły na torze przy ulicy Olsztyńskiej, 11 wyścigów to są wyścigi z udziałem Maćka Janowskiego i Artiema Łaguty, tak? No to jest to, o czym świadczy, tak? To jest naprawdę mnóstwo startów tych zawodników, którzy byli liderami. Oni zdobywają zdecydowaną większość tych punktów, które zdobył Betard Sparta Wrocław. Ja mówiłem przed tym spotkaniem, że gdybyśmy się zero-jedynkowo odnosili do tego, co się stało w Grudziądzu, że tam Betard przegrywa jednym oczkiem, czy tego, że może jeszcze pod wpływem tych mocnych emocji z Grudziądza, po pierwsze straty Wofindena, po drugie tej porażki jednopunktowej, która na pewno bolała, bo to było na wyciągnięcie ręki może zwycięstwo, no to, że Motor Lublin poobijał w cudzysłowie Beta Sparty Wrocław, nie oznaczało, że ta Sparta się tutaj nie postawi. No i postawiła się bardzo mocno, bo ci liderzy, którzy byli kompletnie pogubieni, Janowski i Artią w wielu momentach, no tutaj po prostu dzielili, rządzili na tym torze. Na torze, który, tak jak mówię, moim skromnym zdaniem z pozycji obserwatora, nie z pozycji zawodnika, który jedzie w tym wyścigu, był taki sam dla wszystkich. No i to jest chyba prawdą. I na tym torze, no, jedni poradzili sobie zdecydowanie lepiej, drudzy nie. Czy to już jest moment, że to są stracone szanse? No, patrząc cały czas i może na to, co się stało w zeszłym roku ze Stalą Gorzów, patrząc na to, gdzie Stal Gorzów była w pewnym momencie, no to nie jest, to są to stracone szanse, bo dzisiaj to oczywiście do lidera PGA Ekstraligi to jest już strata w tym momencie 6 punktów. To są 3 mecze więcej na korzyść Stali Gorzów, a my mamy tylko 2 oczka, tak? No ale musimy patrzeć na to, że zagrane zostały 4 z 14 spotkań, tak? To, że ta drużyna, która zajmie 4. miejsce, wcale nie musi mieć kompletu zwycięstw. Mało tego, ta drużyna może przejść i półfinał, i znaleźć się w finale, więc wszystko jest otwarte. Jest tylko kwestia tego, żeby nie marnować już kolejnych szans, bo ten margines błędu zaczął się już kurczyć, a przed włókniarzem, o czym, jeśli mi pozwoli, za moment powiem, no seria znowuż meczy i to wcale, myślę, że niełatwych meczy, tak? A w wypadku jednego to myślę, że dość trudnych spotkań, więc tak jak mówię, szansa jest, ale musi nastąpić maksymalna zmiana, żebyśmy nie tylko cieszyli się z jednego zwycięstwa, jakie odnieśliśmy nad Falubazem Zielona Góra, który zresztą wysoko przegrał 40 do 50 derby ziemi lubuskiej. A co z atmosferą w drużynie? No bo też słyszymy tak, kibice krytykują trenera, że podejmuje złe decyzje. Słyszymy, jak prezes Świącik mówi parę niepochlebnych słów pod adresem Leona Madsena. No powiedzmy sobie szczerze, Leon w tym spotkaniu zawiódł, no bo to, co ty mówisz, ani jednej trójki, w sumie 7 punktów w 5 startach. No to jeśli
W sześciu startach, przepraszam. No to jeśli tak się prezentuje lider, no to ciężko liczyć na to, że uda się zwyciężyć. No bo jeśli idąc tropem Stali Gorzów z zeszłego sezonu, no to Stal Gorzów miała Bartka Zmarzlika, indywidualnego mistrza świata. No więc ten lider powinien tą drużynę napędzić. Tymczasem no, widać jak na dłoni, że Madsen ma problem z prędkością. Fredrik Lindgren wydawało się, że gdzieś tam się Szwed przebudził. No, w niedzielę to też nie do końca zagrało. Podobnie Bartek Smektała, który już dawał nam nadzieję na to, że jest dobrze. Tymczasem raptem 5 oczek. Woryna na razie pewien stały poziom, niestety no to jest ten stały dolny poziom. Gdzie szukać nadziei tak naprawdę, Tomku? No bo bardzo wiele rzeczy musi się zmienić w stosunkowo krótkim czasie, bo tak jak mówisz, seria spotkań, ciężkich spotkań się szykuje. Jedziemy na starcie z Toruniem, jedziemy na starcie z liderem z Gorzowa. No, jak poprawić tak wiele rzeczy, które nie grają? Nie sądzę, żeby wszyscy ci zawodnicy, o których mówisz, zapomnieli, jak się jeździ na żużlu. Oczywiście z tego całego zestawienia, o którym powiedziałeś, najgorzej wiedzie się Kasprowi Worynie. Nie można jednak no, dzisiaj powiedzieć na 100%, że jemu na przykład ten klimat częstochowski nie pasuje, bo to są rozegrane cztery spotkania. Nie chcę, powiedzmy, nie chcę ani atakować, ani bronić zespołu Eltroxu Włókniarz. Chcę być raczej taki spokojny w tych ocenach, wyważony. To, co powiedziałeś, że prezes Michał Święcik mówi kilka gorzkich słów o Leonie Madsenie, no to są emocje. No, przez ileś czasu trwają przygotowania do tego, żeby wygrać kolejne spotkanie, żeby nie tracić punktów na własnym torze i dochodzi do bolesnej dosyć porażki, tak? Gdzie 7 punktów w 6 startach robi lider zespołu, nie wygrywając biegu, a młodzieżowiec w tym samym dniu zdobywa 11 punktów w 5 startach. No, być może ta wypowiedź była zbyt emocjonalna, chociaż tam nie padły oczywiście żadne jakieś tam słowa, które by, nie wiem, w jakiś sposób obrażały Madsena. Natomiast no już też takie wyciąganie wniosków też obserwatorów czy komentatorów, że właśnie tą wypowiedzią prezes Świącik wepchnął w ramiona Jakuba Kępy Leona Madsena. Nie wiem, czy tak akurat jest, czy Leon Madsen rozmawiał z Motorem Lublin, czy rozmawiał, nie wiem, z Apatorem Toruń, z jakąkolwiek inną drużyną. Myślę, że na razie nie ma co dolewać oliwy do ognia. No, trzeba się mocno nad tym zastanowić. Oczywiście nam jest dzisiaj łatwo powiedzieć, że Piotr Świderski podjął takie czy inne decyzje, że one były złe, że nie poszły w tą stronę. Gdzieś się, tak jak mówię, zastanawiam, czemu goście spasowali się tak doskonale, szczególnie Janowski i Łaguta, a nasi liderzy nie. Czy to jest kwestia spasowania z torem, czy to była kwestia przygotowania motocykli? No bo znowuż mamy Kubę Miśkowiaka, który, tak jak mówię, zdobywa 11 punktów, wygrywa 3 wyścigi na 5 startów. No to na zawodnika formacji juniorskiej uważam, że jest to bardzo dobry wynik, czyli dało się tam wygrywać, tak? No bo on właśnie te wyścigi wygrał, tak? A nasi żużlowcy tracili punkty na dystansie. No muszą na pewno sporo popracować, moim zdaniem, nad sprzętem. I teraz przed nimi trudne wyzwanie, bo Beniaminek na własnym torze wygrał 2 spotkania i już przed tym sezonem się dość mocno mówiło o tym, że Tomasz Bajerski zrobi sobie, w cudzysłowie zrobi sobie z toru, przy toru właśnie na MotoArenie, taką twierdzę, która będzie trudna do zdobycia. Ale tam się też zdarzało, że Włókniarz też jechał parokrotnie, żeby przegrywać mecze, i to na nowym stadionie, i na starym też takie były mecze, kiedy to jeszcze były prezes Apatora Toruń, Marek Karwan się zakładał, że tam, nie pamiętam w tej chwili, ale było tam zakład, że 20 czy ileś meczów z rzędu,
a Pator wygra. I pamiętam, jak po 10 wyścigu sam prezes Karwan wychodził, bo po prostu nie chciał patrzeć na to, co się działo w Toruniu z wynikiem. Natomiast na pewno jest to trudne, bo są tam bracia Holderowi, jest tam Robert Lambert, który startuje z pozycji rezerwowego i jest w każdym wyścigu praktycznie może go sobie trener bajerski użyć, więc jest to trudny rywal. No są miejscowi, Przedpełski, Miedziński, znający naszych zawodników. Miedziński jest trochę pechowy, no, ale na własnym torze no to jest dość zgrana ekipa, a nie mówię już o spotkaniu z Thomsenem, z Marzlikiem, no bo tutaj, czy z Woźniakiem, bo tutaj naprawdę będzie bardzo, bardzo trudno. Więc ten mecz właśnie w Toruniu jest bardzo ważnym spotkaniem, bo jeśli udałoby się jednak te punkty wywieźć, to zupełnie inne nastroje, zupełnie inne spojrzenie na bardzo trudne spotkanie z liderem tabeli, który na razie no, radzi sobie doskonale, chociaż przegrywał w Zielonej Górze, ale wyjechał zwycięski, bo druga część spotkania no to była piorunująca już w wykonaniu zawodników trenera Chomskiego. Wiele rzeczy do poprawy. Liczymy, że w końcu naszym zawodnikom uda się znaleźć tą prędkość, która jest niezbędna do tego, by wygrywać spotkania. Zerkam na zegarek, Tomku. Już niestety nasz czas dobiega do końca, to ja pozwolę sobie tylko na sam koniec powiedzieć a propos może nieco mniej popularnej dyscypliny sportu w naszym mieście, mianowicie badminton. No, jak już kiedyś mówiliśmy, chyba każdy z nas grał w kometkę, zwłaszcza na wakacjach, natomiast no to oczywiście kometce do badmintona, tego w wydaniu profesjonalnym czy półprofesjonalnym, bardzo daleko. Nie wszyscy z Państwa pewnie wiedzą, ale w naszym mieście funkcjonuje drużyna. Częstochowska Akademia Badmintona to jest stosunkowo świeży twór, zawiązany pod koniec ubiegłego roku przez Maćka Ociepę. Drużyna, która rozpoczęła zmagania ligowe od tej oczywiście najniższej klasy rozgrywkowej. W przypadku badmintona w naszym kraju jest to trzecia liga. No i Maciek Ociepa mówił wprost, celem na ten sezon jest awans o klasę rozgrywkową wyżej. Cel został zrealizowany. Częstochowska Akademia Badmintona zapewniła sobie awans do drugiej ligi i w następnym sezonie właśnie w tej klasie rozgrywkowej powalczy. Także gratulujemy serdecznie, cieszymy się niezmiernie, że w kolejnej dyscyplinie sportu reprezentanci naszego miasta zaczynają odnosić sukcesy. Tak chciałem o tym badmintonie na koniec, no bo zaczęliśmy od mocnego uderzenia, wielkiej radości. Potem było nieco smutniej przez to, co się dzieje na początku tego sezonu z włókniarzem. No to tak, żeby na koniec takim pozytywnym akcentem zakończyć nasz program. Gratulujemy serdecznie Maćkowi i całej ekipie Częstochowskiej Akademii Badmintona. A Państwu za dziś pięknie dziękujemy. Cieszmy się, szanowni Państwo. Jeszcze raz to podkreślimy. Raków wicemistrzem Polski w piłce nożnej. Jak pięknie to brzmi. Dziękujemy Państwu. Dzięki bardzo Tobie, Tomku. No i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków programu Sport Talker. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Dziękujemy serdecznie.